Inżynier Joanna Sadowska, kierownik Centrum Dronów, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry Pani Joanno, czy się widzimy? Widzę uśmiech, więc chyba się widzimy i słyszymy, tak? Dzień dobry wszystkim, tak, ja Państwa widzę. Mam nadzieję, że wszyscy również mnie widzą, słyszą. Więc możemy zacząć. Doskonale, możemy w takim razie zaczynać. Będzie o innowacyjnych technologiach dronowych z perspektywy potrzeb służb ratowniczych. To bardzo obszerny temat, no i wiele na pewno jego ciekawych wątków podczas tej kolejnej prelekcji. Bardzo proszę, inżynier Joanna Sadowska, oddaję Pani głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja dzisiaj mam przyjemność występować na konferencji w ramach projektu, który realizujemy w Centrum Dronów. Jednym z projektów jest to projekt FireIn. Przejdę do prezentacji. Mam nadzieję, że prezentacja się Państwu wyświetliła. Kilka słów może wyjaśnienia, ponieważ przygotowałam prezentację w języku angielskim. Gdyż konferencja ma charakter międzynarodowy. Projekt FireIn jest również realizowany z funduszy Unii Europejskiej. Także w ramach wyjaśnienia kilka słów na początek w języku angielskim. Później myślę, że przejdziemy na język... Chyba był z Amsterdamu, tak? Dobrze pamiętam? Na język ojczysty, gdyż prawdopodobnie będzie troszeczkę łatwiej nam się tutaj skomunikować. So because Drone Tech World Meeting is an international conference, I prepared this presentation in English, but I want to be multi-language. Also for this reason, that the majority of conference participants prefer, I suppose, to listen in their native language. I decide to present it also in Polish. A few first words to introduce the idea of the project FireIn. Today we're discussing a lot about networking, about how important element of business and development is building relation. FireIn project, which I want to present all of you today, is also about building interaction, building synergies in security field. As full name indicated, FireIn is Fire and Rescue Innovation Network. But the project can offer also more. Main result of the interaction and consortium work are recommendation. A recommendation for European Union how locate future funds in research and development in field of security. Defining what end users' challenges are analyzed in terms of a viable solution on the market or proposed by R&D institution. In three circles of works, we try to find key challenges, key needs, which are not covered by a viable solution and need more attention in future. Now we have two cycles behind us. And the result of this I tried to present today. So let me introduce the concept of the project also in Polish now. Także, Szanowni Państwo, tu zakończę jakby swoje popisy w języku angielskim. Przejdziemy do języka ojczystego. Krótko mówiąc, chciałabym przedstawić Państwu założenia tego projektu, ale zanim to zrobię, odeślę Państwa do strony internetowej, którą tutaj widzimy. W tym miejscu możemy zarejestrować się. Możemy zarejestrować się jako członek sieci dla Straży Pożarnej, dla ratownictwa. Tu będziemy wymieniać się w tej sieci informacjami
Wymieniamy się również poglądami, jakimiś lesson learned, dobrymi praktykami. Także myślę, że warto. W tym momencie sieć posiada zrzeszonych 350 ekspertów i mam nadzieję, że z Państwa pomocą to grono się powiększy. Co jeszcze może nam zaproponować sieć Hiring? Rejestracja rozwiązania. W zakładce wyzwania i zasoby znajdą Państwo na dole ekranu przycisk do przekazania nam rozwiązania. Czym to rozwiązanie może być? To jest możliwość zarejestrowania swojego produktu, technologii, innowacji. Tu prośba skierowana jest przede wszystkim do producentów nowych technologii, naukowców pracujących nad rozwiązaniami dla branż z obszaru bezpieczeństwa. Osobiście uważam też, że jest to dla Państwa doskonałe źródło promocji swoich propozycji i instytucji, które reprezentujecie. Jeśli jakikolwiek z uczestników miałby ochotę podzielić się efektami swoich prac z gronem Firing, my służymy pomocą oczywiście po zakończeniu konferencji również. Chętnie wytłumaczymy bliżej, jak to zrobić poprzez bezpośredni kontakt. Wróćmy zatem do koncepcji ogólnej projektu, by przybliżyć, po co w ogóle prosimy na wstępie i zachęcamy do aktywnego udziału w społeczności Firing. Projekt zakłada trzy główne aktywności. Po pierwsze, identyfikacja wyzwań, które stoją przed służbami ratowniczo-gaśniczymi, czyli określenie tak zwanych gaps, luk w zakresie działalności służb ratowniczo-gaśniczych. Po drugie, analiza dostępnych rozwiązań na rynku, które wpisują się wcześniej zlokalizowane luki. I po trzecie, ostatecznie zdefiniowanie potrzeb, które są ujęte w dokumencie Strategic Research and Standardization Agenda. Ten dokument przekazywany jest do Komisji Europejskiej celem wskazania obszarów krytycznych i lokowania kolejnych funduszy. Ponieważ tematyka jest bardzo szeroka, prace są podzielone na 5 grup tematycznych. W ramach tych grup tematycznych eksperci, praktycy spotykają się na warsztatach. Wówczas dyskutowane są właśnie te wyzwania i potrzeby i następuje próba ocenienia, które z nich są najbardziej istotne. Projekt realizowany, ponieważ to jest projekt 5-letni, więc jest on realizowany w 3 powtarzalnych cyklach. Pytanie, czy to jest zasadne? No, na początku jakby tutaj miałam również jakieś obiekcje co do tego, natomiast doświadczenie pokazuje, ponieważ jesteśmy już po 2 cyklu, został przed nami ostatni cykl, że zmienne okoliczności, którymi się wszyscy poruszamy, kreują nowe wyzwania, nowe jakieś potrzeby, więc myślę, że efekty są satysfakcjonujące i chociażby sytuacja, w której się znajdujemy, pokazuje, że okoliczności się potrafią diametralnie zmienić i te potrzeby trzeba cały czas nad nimi pracować i dopasowywać je. Widzą Państwo na ekranie teraz tak zwany Matrix Firing. To jest slajd, nad którym można by było dyskutować i mogłabym opowiedzieć bardzo dużo, ale chyba czasu nam nie starczy, więc krótko tylko powiem, o co chodzi. Matrix, czyli taka matryca, to jest efekt właśnie pracy end-userów i tu są zderzone zestawione, zdefiniowane wyzwania z najbardziej newralgicznymi scenariuszami w różnych obszarach, co również pokazuje nam, jak szerokim zakresem konsorcjum musiało się zmierzyć. Także widzimy tu obszary planowania, standaryzacji, zarządzania wiedzą, zaangażowania społeczeństwa, no i oczywiście technologia.
Widzimy także, jak bardzo zróżnicowane są te potrzeby w tych wszystkich obszarach pod kątem rozpatrywanych scenariuszy. Także to wszystko musieliśmy przeanalizować i analizujemy nadal, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, ostatni cykl jeszcze mamy przed sobą. Natomiast rezultatem pierwszego cyklu jest podsumowanie w dokumencie zwanym właśnie Strategic Research and Standardization Agenda. Powinni Państwo na ekranie zobaczyć teraz 6 kluczowych wyzwań, które praktycy określili jako najważniejsze. Analiza i dopasowanie tych rozwiązań do technologii dostępnych na rynku pokazała, że 3 z nich, te zaznaczone na kolorem zielonym, są w zasadzie zaspokojone. I tu można by zastanowić się, czemu praktycy nie są świadomi ich istnienia lub w ich opinii te narzędzia nie są może na wystarczającym poziomie rozwinięte, lub też poziom ich gotowości może nie jest wystarczający, może są też nie do końca dostępne lub wdrożone, lub może nie są wystarczająco promowane wśród tej społeczności. Także projekt ten udostępnia tą możliwość promocji tych narzędzi, jeśli Państwo definiują, że wpisuje się ich narzędzie właśnie w kluczowe potrzeby, no to jak najbardziej tutaj prosimy zadziałać, zapromować. Ten punkt 5 zaznaczony na czerwono okazał się po analizie najbardziej tutaj niepokryty rozwiązaniami. Także tutaj jakby można mniemać, że najwięcej prac jest jeszcze do zrobienia. Finalnie wskazano 2 najbardziej palące problemy, palące tematy, w które należałoby zainwestować w dalsze prace. Kluczowym słowem w pierwszym tym temacie jest słowo resilience. To jest słowo, które przewija się praktycznie przez cały projekt FIREIN. I w dobie pandemii dodatkowo widzimy, jak mocna potrzeba budowania odpornego społeczeństwa jest w tym momencie. Drugi temat nawiązuje do budowania relacji ze społeczeństwem podczas sytuacji kryzysowych. To również jakby sytuacja dzisiejsza nam jeszcze uwypukla, jak ważny to problem. Bez współpracy ze służbami niewiele te służby tak naprawdę mogą zdziałać. I przechodzimy do drugiego cyklu, który wzmocnił nas w przekonaniu, że społeczeństwo musi być zaangażowane we wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa. Otwarte, zaangażowane pozycja społeczeństwa w utrzymaniu tej odporności. Bliska i atrakcyjna współpraca między dostawcami rozwiązań a służbami mundurowymi. To przez to rozumiemy również edukację, podnoszenie świadomości. Kolejny punkt to są szkolenia. Szkolenia, które w dzisiejszych czasach, prawda, stoją pod znakiem zapytania. Te szkolenia na pewno wszyscy widzą potrzebę, że muszą być wieloobszarowe, obejmować jak najwięcej interakcji, jak również powinny używać najnowszych technologii. I tutaj jakby ukłon w stronę interakcji online w tym momencie, jak również szkoleń w wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości. W tym momencie to jest potrzeba bardzo nagła, bardzo paląca i na pewno wymagająca jakichś tam dalszych prac. Następny punkt to jest połączenie procesów standaryzacji z działalnością praktyków. Pojęcie bardzo trudne, pojęcie bardzo szerokie. Ile, że tak powiem, praktyków, tyle opinii na ten temat, więc tutaj tym bardziej to jest trudna sprawa,
ponieważ nie wszyscy zgadzają się, że te standardy ułatwiłyby pracę, a przynajmniej nie we wszystkich warunkach. Jednak duża część społeczeństwa strażackiego nadal uważa, że nałożenie sztywnych standardów na niektóre ich działania mogłoby utrudnić pracę, mogłoby utrudnić podejmowanie decyzji. Natomiast są pewne obszary, gdzie jest to niezbędne. Ten temat jest bardzo szeroki, myślę, że dotyczy wielu zakresów, więc nie będę długo się na tym skupiała, bo czas goni. I ostatni aspekt to lepsze przygotowanie na globalne katastrofy, skutki wywołane zmianami, prognozowanie, oczywiście tutaj narzędzia innowacyjne, które wykorzystują uczenie maszynowe lub big data. I tutaj na koniec, ponieważ tematyka naszej konferencji w dużej mierze opiera się o rozwiązania technologiczne i jest pewnie tutaj w zainteresowaniach uczestników, czyli drony, ale również i towarzyszące innowacje. Chciałam Państwu pokazać slajd, który uszczegóławia wyzwania dotyczące właśnie technologii. Używanie technologii do oceny ryzyka, minimalizacja zaangażowania ratowników. No, mają Państwo hasłowo tutaj wypisane, co z punktu widzenia praktyków byłoby przydatne, jak te narzędzia, jakie powinny mieć cechy. Także kończąc swoją prezentację, chciałam podsumować, że projekt Firing próbuje wskazywać dobry kierunek, szybszy, tańszy dostęp do nowoczesnego stanu technologii pożarowej, pożarniczej i ratowniczej dla całej Europy. Czy to się uda? No, po 5 latach będziemy mogli powiedzieć, czy na pewno się udało. W każdym razie KDL wskazuje nam dobry kierunek i mam nadzieję, że w tym kierunku będzie cały projekt podążał. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania dotyczące tego projektu bądź działalności Centrum Dronów, zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że prezentacja w jakimś stopniu zachęciła Państwa do uczestnictwa, rejestracji i zainteresowała tym projektem. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Inżynier Joanna Sadowska, kierownik Centrum Dronów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy. Dziękujemy serdecznie.